serdecznie na kanale Moda Eko Kreatywna i dzisiaj Was zapraszam na haul lumpeksowy z nowego towaru. Byłam w kilku sklepach na nowych dostawach, no i zobaczycie efekty. Kilka rzeczy było lekko przecenionych, to było w innym sklepie, bo to jest haul z mniej więcej 5 różnych sklepów w Wieliczce i Dobczycach. Mam piękne rzeczy, mam torbę piękną, trochę rzeczy dla mnie też, także bardzo się cieszę. I przechodzimy już do rzeczy. Oczywiście bardzo Was proszę, jeżeli podobają Wam się filmy o tematyce lumpeksowej, lubicie rzeczy z dobrymi składami, lubicie akcje dla Ziemi i dla tego naszego środowiska, żeby go ratować, to zasubskrybujcie kanał koniecznie i polubcie filmik. Będę bardzo wdzięczna. Przypominam Wam też, kochani, o moich jedwabnych gumkach, które ostatnio robię. Zachęcam Was, żebyście sobie zaobserwowali konto Silk Me. Tak jak będzie na ekranie. Na Instagramie, na Facebooku też będę udostępniać różne posty. Będzie dużo kolorów gumek, jeżeli jesteście zainteresowani gumkami z odzysku, ekologicznymi i z jedwabiu, który pielęgnuje włosy, to Was zapraszam bardzo serdecznie. Możecie pisać do mnie na maila Moda Eko Kreatywna, pytać o kolory. Będę wtedy udostępniać Wam zdjęcia materiałów i odpowiadać na pytania, jeżeli jakiś konkretny kolor by Was interesował. Tymczasem posty, które są na Instagramie, ilustrują mniej więcej do tej pory, jakie tam kolory są dostępne. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do zakupów, bo jest tego sporo i nie chciałabym, żeby to trwało godzinę. Ha! Od czego by tu zacząć? A, na początku pokażę Wam moją stylówę dzisiejszą. Patrzcie, dzisiaj się ubrałam tęczowo. Jeszcze miałam tęczowe futro i taki szal futrzany w kolorach takich bardzo, bardzo barwnych. I dzisiaj jestem tak na indiańsko z elementami koloru, z kowbojkami kolorowymi. Było mi bardzo wygodnie. Powiem Wam, że ta spódnica vintage zawsze jest super. Nie noszę jej za często, bo takie dłuższe spódnice często mi się nie sprawdzają, ale dzisiaj miałam ochotę na taką inną stylówę. Czasem mnie bierze na coś takiego. Tymczasem idziemy dalej. Co Wam najpierw pokażę? Najpierw pokażę Wam akcesoria. Tym razem kupiłam sobie coś dla siebie i to jest coś, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo takie rzeczy to zazwyczaj już tylko na nowym towarze. To jest nerka Herschela. Kto nie zna, to naprawdę jest droga firma, taka takie rzeczy właśnie, plecaki, torby, nerki w nowoczesnym stylu, bardzo, bardzo fajna marka. Słuchajcie, ta nerka jest nowa, naprawdę jest nowa, zobaczcie. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo w zeszłym roku szukałam fajnej nerki właśnie, żeby była z odzysku. Szukałam na Vinted, ale nie znalazłam odpowiedniej. Miałam taką torebkę przypinaną do pasa. Możecie to zobaczyć w relacji z wakacji z Hiszpanii z zeszłego roku na kanale. Ale się bardzo cieszę, dlaczego? Bo jest w takim kolorze, który uwielbiam w lecie, w takim brudnym różu. I w ogóle te nerki są super, bo ta nerka jest naprawdę duża. Ma piękne wnętrze, zobaczcie. Ma piękne wnętrze, aha. W ogóle bardzo pięknie wykończone są te rzeczy, są mega dobrej jakości też. Tutaj jest w ogóle taki kryty zamek, taki wodoodporny jakby. No, naprawdę jest świetna. I zobaczcie, tutaj są zawsze takie fajne gadżety w tych rzeczach od Herschela do przypinania i w ogóle. I też ma bardzo porządny pasek, można to nosić zarówno tak przewieszone, może spróbuję Wam to pokazać. Jak mi się uda oczywiście. Aha, i za tą nerkę zapłaciłam, no nie tak tanio, bo to było na torby, na w dzień dostawy nie są tanie. Za tą nerkę zapłaciłam 40 zł, chyba 40 albo 35, coś w ten deser, słuchajcie. No, tak to wygląda. Bardzo praktyczna rzecz na wakacje właśnie, można sobie to nosić tak. Jestem bardzo zadowolona z tej nerki, słuchajcie. Oczywiście teraz mi w ogóle nie pasuje, no ale to jest inna sprawa. Druga rzecz, dlaczego jestem zadowolona z tej nerki bardzo, to z powodu tego plecaka, bo w zeszłym roku pokazywałam Wam, jak jechałam na wakacje, że kupiłam sobie taki plecak na Vinted, Herschela właśnie. I on ma takie szary jest i ma takie właśnie w tym kolorze, takim brudnym różu fiolecie ma te paski. No i to w ogóle super komplet będzie, bo
tutaj dokumenty, wszystko podręczne, telefon i tak dalej, i to na zwiedzanie. Można nawet tu wsadzić spokojnie małą butelkę z piciem i nawet jakiś batonik czy kanapkę. A to na podróż, bo to jest plecak, który się mieści do najmniejszego bagażu Ryanaira. Sprawdzony. I który można się spakować na małe wakacje. Albo jak się umie pakować dobrze, tak jak ja, to po prostu na wakacje. Nawet na 10 dni, jak się okazuje. Wszystko jest możliwe. Jestem bardzo zadowolona z tej nerki. Naprawdę jestem zachwycona tą nerką wręcz, bo szukałam czegoś takiego i to udało mi się kupić w Lumpeksie. Nie musiałam za to płacić tam 150 czy 200 zł. No. Dobra, idziemy dalej. Torba. Moi drodzy, mam piękną torbę. Wsadzę do niej szal, żebyście zobaczyli kształt, bo ona jest ciutkę, no jak się nie wiadomo, jak nie ma zawartości, no to jest taka, wiecie jak torby wyglądają, tak trochę szmatławo. Mamy piękna torba, naprawdę, bardzo, bardzo ładna, beżowa, ona będzie do sprzedania, bo ja już tego typu torby mam i oczywiście to jest znowu rodzaj torby w idealnym stanie, do których można sobie tutaj przyczepić takie paski, wiecie, które są dopinane, także srebrny tym razem, ewentualnie. Bardzo ładna beżowa torba ze skóry naturalnej. Tutaj ma taką czterolistną koniczynkę. Naprawdę jest w świetnym stanie, zobaczcie. W ogóle nie jest ani zniszczona, ani brudna. I teraz Wam pokażę środek, bo jest piękny. To jest w ogóle Adax, czyli znowu ta super marka, którą już wiele razy miałam, te Adaxy. Mani się nazywa i zobaczcie, jaki środek ma ta torba. No piękny. Torba ideał na lato. Piękny beżowy kolor, neutralny, który będzie pasował do lnów, do po prostu takich jasnych sukienek, do spodni lnianych, no praktycznie do wszystkiego. No zobaczcie. Prześliczna torba. Tu ma przegródkę jeszcze. Z tyłu. W ogóle te torby Adaxa są bardzo dobrej jakości i mają naprawdę super te przeróżne tutaj rzeczy. No ile to jest przegródek? Patrzcie, jedna przegroda, potem jest przegroda z takimi jakby na długopisy. Tu jest w środku jeszcze kieszeń na zamek. Druga strona torby też z kieszenią zamykaną na zameczek. No super, super, super torebeczka. Także możecie o nią pytać, bo będzie dostępna. No przepiękna torba, naprawdę przepiękna torba. Idziemy dalej. Jeszcze jedno akcesorium, mianowicie przepiękny, przepiękny po prostu szal z kaszmiru. Jestem z nim zakochana w tym kolorze. Zobaczcie, pokażę Wam z bliska, żebyście nie mieli wątpliwości, że to jest kaszmir. Patrzcie. No po prostu taki najdelikatniejszy kaszmir. I w jakim kolorze? To jest taki fioletowawy błękit, który kocham po prostu. Zobaczcie, no po prostu bajka. Po prostu bajka ten szal. Pokażę Wam tak. Nawet do tego swetra by mógł być i do tego stroju, bo tak ożywia fajnie. Przepiękne rzeczy. Raczej sobie go zostawię, ale jeszcze nie jestem pewna. Zrobię teraz po zimie przegląd moich szali i zobaczymy, co sobie zostawiam, a co będę dawać do sklepu. Ale naprawdę jestem po prostu mega zachwycona tym kaszmirowym cudem. Jeszcze taki duży jest ten szal, mięciutki w ogóle, no cudo, cudo. Naprawdę jest przepiękny. Wow. Jak patrzcie, jaki duży. No po prostu jest jak nowy, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak można oddawać takie rzeczy. Zrozumiecie to? Bo ja nie. Dobra. A, jeszcze dwa szale, przepraszam. Już myślałam, że koniec akcesoriów. Tutaj mam szale. Jeden z wiskozy, bo tam gdzieś była metka. W bardzo fajnym kolorze i myślałam, żeby ten szal był być może do tej sukienki, ale raczej chyba do takiej sukienki nie będę szala nosić, więc pewnie ten szal pójdzie do sklepu, jest jak nówka, zobaczcie. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, taki trochę jakby z efektem takiego sprania, tak się, o, zobaczcie tu na brzegu. I w ogóle ma tu metkę też, tu jest taka meteczka. Bardzo przyjemny szal, ożywiający taki, na przykład na wiosnę, jak ktoś jest fanem pomarańczów, no to, nie mówię, nie mam na myśli owoców, tylko odcieni pomarańczowego. To super, duży szal. Tu jest też bardzo ładny szal kaki i ten szal nie ma metki, ale
z dotyku wydaje mi się, że to jest wełna taka bardzo cieniutka. No niestety nie mam tego jak udowodnić, ale na pewno nie jest to szal sztuczny, bo to akurat czuć od razu w dotyku te sztuczne poliestrowe. To jest albo wiskoza, albo wełna. Mi się wydaje, że to jest wełna taka cieniusieńka, właśnie jak już takie szale miałam. I to jest właśnie taki khaki kolor z takimi lekkimi akcentami beżu, więc bardzo fajny też na lato właśnie. Można sobie właśnie nosić na wiosnę bardziej, w lecie to ewentualnie na wieczór tylko do sukienki, prawda? Takie, czyli takie szale mi się udało 3 tym razem upolować. Super. Dobra, no to co? To teraz zaczniemy od rzeczy cieńszych i przejdziemy do najgrubszych. Może w ten sposób, żeby jakimś kluczem iść. Zacznę od takiego sweterka z Rosemunde Copenhagen i to jest znowuż, moi drodzy, 70% jedwab, 30% bawełna. Moje ukochane po prostu te jedwabne, ściągaczowe znowu mi się udało, jak nówka, zobaczcie. I piękny kremowy kolor z koronką i to jest rozmiar bodajże S. MK, to jest MK. Ale to SK, MK tu nie ma takiej różnicy, to równie dobrze może być SK. Na mnie jest dobry, zobaczcie, bo tam będę ubrana w to i do tego pod spód, bo to może być jako kardigan używane, albo jako bluzka, nawet do środka, bo to bardzo fajnie wygląda. Ale ja włożyłam sobie tą koszulkę, która jest też super składem i w podobnym stylu, Kalida. I ta koszulka też jest M-ką i słuchajcie, ona ma w składzie bardzo podobny skład właśnie, tylko to jest moja koszulka, którą już jakiś czas mam. Tutaj jest nie bawełna, tylko wełna merynosa z jedwabiem, 30% jedwabiu. To jest taka cieplejsza koszulka, można ją używać jako podkoszulek na zimę. Ja tego bardzo wszechstronnie używam, nawet pod swetry, pod jakieś właśnie kardigany, w lecie też, bo to taka wełna z jedwabiem to w ogóle nie grzeje, wręcz przeciwnie. No i czyli taki zestawik i tutaj sobie to włożyłam, już nie pamiętam do czego nawet. Prawdopodobnie do spódnicy, którą też zaraz Wam pokażę. No w każdym razie bardzo jestem zachwycona, bo kocham właśnie te rzeczy ściągaczowe z jedwabiem. No i one są naprawdę dosyć drogie, jak chcecie je kupić w sklepie. Nawet przez internet można je kupić. Możecie sobie tam zobaczyć na stronę tej Rosemunde. Rosemunde, nie wiem jak to się czyta, może z E, może bez E. W każdym razie można je dostać i naprawdę ceny są dość wysokie, więc jak uda mi się takie coś nowego albo prawie nowego upolować, to jestem bardzo happy. Teraz mam spódnicę z H&M-u z wiskozy, naprawdę piękna spódnica, zobaczcie, jest bardzo oryginalna, pokażę Wam z bliska wzór. Ona wygląda jak zszyte chustki. No i to jest tak zrobione, że ma wyglądać jak zszyte chustki i ten materiał właśnie jest tak zrobiony, tak drukowany w taki wzór apaszek jakby. Bardzo fajna, bo jest przewiewna, naturalna, ma zameczek kryty z tyłu, więc w ogóle to jest też fajnie tak zrobione, że tutaj schodzi jakby. No i zobaczcie, jak w tym wyglądam, no do tego w jakichś takich sneakerach i właśnie w tym komplecie jedwabnym, z jedwabiem. Uważam, że bardzo, bardzo fajna, wdzięczna spódnica. To jest rozmiar S, słuchajcie. Bardzo ładna spódniczka, jestem zadowolona z niej. Spodobał mi się bardzo też jej kolor, śliczny kolor ma, naprawdę piękny kolor. Słuchajcie, teraz to była spódnica, to teraz kolej na sukienkę. A nie, czekajcie, jeszcze mam jedną spódnicę. Nie będziemy tak skakać. Mam przepiękną spódnicę, słuchajcie, to jest takie znalezisko. Jestem tak zachwycona, że się zastanawiam, czy sobie nie zmniejszyć tej gumki w pasie, bo tutaj jest gumka, która normalnie można ją po prostu jakby, wiecie, rozpróć tutaj, zmniejszyć tą gumę, uciąć ją kawałek i zszyć i zrobić sobie mniejszy rozmiar tej spódnicy dla siebie. Patrzcie, taka super marka, naprawdę sprawdźcie sobie, jak nie wierzycie, to sprawdźcie, Public. I co to jest za skład i w ogóle przepiękny kolor, jest jak nowa, jest prawie praktycznie do kostek ta spódnica. Postaram się ją przymierzyć dla Was do czegoś krótkiego, jakiegoś topu i nawet do takiego fajnego swetra, który za chwilę też zobaczycie. Słuchajcie, 40% wełna meryno, 20% wiskozy, 10% kaszmiru, jest tutaj 30% poliamidu, ale mimo wszystko, słuchajcie, kaszmir, wiskoza i wełna merynosa, naprawdę mega składzik, a poza tym naprawdę to jest przepiękna rzecz. To jest mega fajna rzecz, strasznie mi się podoba.
Zobaczę, jak zdecyduję się jej nie przerabiać, to no to będzie ktoś miał po prostu super zdobycz, bo no jakość, marka i po prostu też fason i jakby styl tej spódnicy są takie niepowtarzalne, naprawdę. No mega rzecz po prostu. Dawno mi się nie spodobała długa spódnica. Naprawdę, bo ja nie jestem, nie przepadam za noszeniem długich spódnic. Dobra, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam sukienkę, która mi się tak spodobała, że sobie ją zostawiam. Gerard Darrell, więc też markowa sukienka. I zobaczcie, i to jest, nie jest to wzorek, który często noszę, ale zdarza mi się. Jak się dobrze zestawi panterkę, to naprawdę można zrobić bardzo smaczny zestawik. Mogliście mnie widzieć w tej sukience w sklepie w live'ie ostatnio. Bo właśnie już ją od razu włożyłam, jak tylko ją wyprałam, bo mi się tak spodobała. 100% wełna, kochani. 100% wełna, naprawdę fajna sukienka. Można na różny sposób ją zestawiać. I z paskiem, i samą, i do jasnych rajstop, i do czarnych rajstop, i do obcasów, i do sneakerów, i do tych takich mocnych butów. Taki prosty fason jest naprawdę uniwersalny i jakby łatwy do włożenia. Można też po prostu najprościej tą sukienkę do właśnie do na przykład traperów jasnych. Takich moich, tych co mam takie, wiecie, potężne trapery, oversize'ową kurtkę i szalik i jest super stylowo. Na dzisiaj dzisiaj postanowiłam do takich sportowych butów do kostki, bo są w fajnym kolorze i to mi się spodobało jakoś tak bardziej wiosennie, bo to jest bardzo cienka wełna, zobaczcie. To jest naprawdę cieniutka wełna, ale bardzo miła, no i 100% wełna, no to w ogóle też super. Super, super. Co dalej? Lecimy teraz bluzka. Bluzka z jedwabiu w pięknym beżu, zobaczcie, takim chłodnym beżu, bardzo ładnym, z takimi ozdobami naszytymi. No. Monsun to jest 10, to jest 38 i rzeczywiście. Ja Wam to oczywiście zmierzę do moich spodni, tych palazzo z jedwabiu, bo bardzo, bardzo ma podobny kolor i podoba mi się takie zestawienie monokolorystyczne do tego. Bardzo ładna bluzka według mnie. Może spokojnie to jest emeczka, tak. Emeczka, taka może być też na eskę, tylko wtedy jest właśnie taka luźniejsza. Czyli eska, emka. Koszulę, bardzo ładną koszulę kupiłam. Akurat ta koszulka właśnie była z wyprzedaży, ale jest świetna i tylko jest na mnie za mała, więc ja jej nie będę mierzyć. To jest XS-ka, zobaczcie, też bardzo fajna firma, Express Design Studio. Świetne ma detale ta koszula w ogóle. Bardzo fajne guziczki podpisane, no bo to jest markowa bluzka. Taka taliowana bluzka w kolorze śliwkowym, zobaczcie jakie piękne detale ma właśnie. Ma bardzo ładny materiał, taki tłoczony w taki wzór jakby i ma przepięknie jest uszyta, bardzo, bardzo taka z dbałością o szczegóły w ślicznym kolorze, naprawdę przepiękne. Jak ktoś lubi koszulę, to jest bardzo piękna koszula na rozmiar XS i rzeczywiście jest malutka, taka taliowana. No to teraz, moi drodzy, żakiety. Lecimy. Pierwszy żakiet to jest żakiet bardzo podobny do takiego, który już mam w sklepie beżowego, tak, takiego beżowego z lnu. I to jest też żakiet lniany od FNF Signature, zobaczcie. Czyli taka lepsza linia FNF. Czekajcie, bo patrzę, jest metka oczywiście. Ale ja już to sprawdzałam, tylko kurczę, nie mogę się tu dopatrzeć, bo tu mam trochę słabe oświetlenie, sorry. Oczywiście, że jest to 100% len, ma takie guziki, obszywane lnem guziczki, widzicie? Tutaj tak samo na rękawkach. No bardzo, bardzo super stanie, takim stylu marynarskim, bo zobaczcie, jaki ma fajny spód. No tak, no i ten żakiet jest na mnie za duży, bo to jest 42, czyli to jest L-ka, bardziej L-ka. Może M-ka, L-ka zależy od tego, jak duży biust ktoś ma. No, w każdym razie śliczny żakiet, zobaczcie, ma takie piękne stebnowania jeszcze na tutaj na tych, na klapach. Bardzo ładnie uszyta rzecz, bardzo fajnej jakości rzecz. Granatowy, lniany żakiet idzie do sklepu, bo już teraz to będzie kolejny lniany, bo mamy ten beżowy i ten czerwony już jest sprzedany. Mamy beżowy piękny i właśnie ten będzie następny. No i kolejny cudowny żakiet. Po prostu słuchajcie, to,
to mnie tak zachwyciło, że ja jestem mega niepocieszona, że ten żakiet nie jest dla mnie dobry. Kurczę, to jest na pewno 40 albo i 42. Zobaczcie, jaki piękny, oversize'owy, długi żakiet i to jest wełna. On nie ma metki, ale pokażę Wam to tutaj z bliska. Zresztą to wystarczy dotknąć. Tutaj absolutnie to nie jest nic sztucznego. Ktoś sobie to szył pewnie, albo krawcowa to szyła. Zapinany na jeden guzik, ale patrzcie, jaki krój. Jejku. Ja spróbuję Wam to przymierzyć, no bo szkoda by było tego nie przymierzyć, nie pokazać na sobie. Tu ma wiskozową podszewkę, to na pewno. No widzicie, tu nie ma nic. Nic metki nie ma. Ale jest... Jest guzik tutaj zapasowy, ale patrzcie jakie kolory, no po prostu. I ten ma piękny krój, taki właśnie teraz bardzo modny krój, który wygląda właśnie bardzo na czasie i świetnie wygląda. W ogóle to do jeansów jakie fajne by było, bo to ma takie elementy tutaj niebieskiego, więc mógłby w ogóle być do jeansów. Ale sam żakiet po prostu mnie już tak zachwyca, że nie wiem. Przepiękny. Dobra. To teraz swetry. No i teraz zostały 3 swetry. Przepiękne swetry zresztą. Słuchajcie, przesuper sweter od H&M Mohair Blend. I jest na mnie za duży. To jest naprawdę taki dość krótki sweter oversize'owy z świetnym składem. Patrzcie, jaki piękny. No, jest naprawdę ten sweter jest nowy. On tutaj jest po prostu nowiusieńki. Ani jednej kuleczki. Nic. Tak jakby ktoś po prostu zdjął metkę i wyrzucił. Cóż, różne są zboczenia. A nie, no zdarza się, że ktoś ma coś za duże, za małe, nie ten kolor, albo dostanie coś nietrafionego, prawda? 37% wełna, 32% moheru, 28% jest tam elastanu i poliamidu. Ale w każdym razie wychodzi na to, że prawie 70% wełny z moherem, więc bardzo fajny skład, zwłaszcza jak na H&M. Ale naprawdę piękny sweter, zobaczycie mnie tam w poglądowej stylówce, jak sobie po prostu włożyłam tak ten sweter na wierzch. Bardzo mi się podoba, no niestety nie jest na mnie, ale ja lubię szare takie oversize'owe swetry. Zaraz zresztą zobaczycie, bo drugi jeden będzie dla mnie. Kolejny sweter to jest też mega perełka, słuchajcie. Niestety to nie jest mój kolor, bo myślę, że on będzie dla płowej blondynki przepiękny po prostu. To jest Diesel, zobaczcie. Prawdziwy, autentyczny Diesel, 100% wełna sweter i w ogóle on jest jak nowy. On jest specyficznie tkany ten sweter i ma bardzo fajny, taki bardzo ciekawy tutaj tą stójkę, ten kołnierz, golf, czy jak to nazwać. Ma takie zatrzaski tutaj. No i Diesel, słuchajcie, no Diesel to już nie ma to tamto. Diesel to jest bardzo, bardzo, bardzo droga firma. Bardzo ciekawe rzeczy mają, takie właśnie designerskie. W świetnym stanie sweter, taki beżowo-kaki. Beż, ale w takim odcieniu khaki bardziej. No i naprawdę w super, super stanie. Ciekawa jestem Waszych opinii. Piszcie koniecznie, jak się Wam te rzeczy podobają. Ten sweter to jest naprawdę mega znalezisko, bo no, takich dobrych marek swetry rzadko ludzie po kupieniu oddają w takim nienaruszonym stanie. Po prostu wow. Piękny sweter, naprawdę. No i ostatni sweter i ostatnia rzecz jednocześnie. To jest też piękny, bardzo piękny moim zdaniem sweter marki Coco More. I on nie jest całkowicie naturalny, chyba połowy naturalny jest. Ale bardzo, bardzo mi się podoba splot tego swetra, jego krój taki artystyczny, taki oversize'owy. I ten odcień szarości, taki z lekkim beżem, taki kremowo-szary kolor, bardzo mi się podoba. Tutaj ma też bardzo fajną zawieszkę ten sweter. Zobaczcie. O. No i zobaczcie mnie w nim, jak wyglądam do tych właśnie spodenek. Ostatnio już Wam pokazywałam, tylko nie mówiłam o tym swetrze. Przefajny sweter, bardzo miły w dotyku, przyjemny, ciepły, w ogóle kocham ten sweter. Ja uwielbiam takie swetry, więc on zostaje na pewno ze mną. Już Wam mówię skład. Konkretnie to jest tak, 32 wełna, 19 alpaka, reszta sztuczna. Czyli podsumowując, to 51% naturalny jest. 1% większa połowa, mówiąc bardzo brzydko po matematycznemu. Tak, no zakochana w tym swetrze, ale wiecie co, ja mam uczulenie ostatnio i ten sweter jeszcze nie był prany, a czuję, że ktoś go płukał w płynie do prania i niestety będę musiała go wyprać bez płynu, bo ja chyba mam uczulenie, doszłam do tego, że chyba mam uczulenie na płyn do prania Lenor.
który pięknie pachnie, ale teraz musiałam wyprać wszystko w domu praktycznie, pościele, wszystko, ręczniki od nowa, żeby po prostu znikło mi to uczulenie i wydaje mi się, że to chyba jest to. Także ostrzegam Was, bo już nie jedna osoba mi powiedziała, że właśnie Lenor ma jakiś taki składnik, który może uczulać i nawet jeśli nie uczuli Was natychmiast, to może to się stać po na przykład po kilku tygodniach i wyjdzie Wam to co mi, czyli na ciele jakieś dziwne rzeczy i po prostu oczy napuchnięte niesamowicie. No niestety, to są sztuczne zapachy i uważajcie na to, lepiej być ekologicznym i wynaleźć sposób na ładny zapach ubrań bez tego, na przykład lawenda naturalna. Zresztą u nas w sklepie też można kupić saszetki z naturalną lawendą. Jeżeli byście chcieli kupić ubrania u nas, to albo kupowali już, to można sobie domówić za 8 zł taką naturalną lawendową saszetkę, czyli lniany woreczek w środku, czy bawełniany woreczek w środku z naturalną lawendą, która daje piękny i świeży zapach i odstrasza mole. Także jak będziecie zamawiać, to możecie sobie przypomnieć o tym, żeby nie trzeba było wszystkiego płukać w tych sztucznych płynach uczulających. Dobra, kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje zakupy się Wam podobały. Zapraszam Was na kolejne filmiki, na live'y i do zobaczenia już. Cześć! Live long and prosper.